No powiedz, co tata dzisiaj ma? O rodziny. I jak mu zaśpiewamy? 100 lat nie żyje. No. Nie, myślałam. To było dobre. Myślałam. Ła! Ła! Jestem na sprzedaż. Samoopalacz mi zdarło, ja pierdzielę, zeżarło mi samoopalacz. O, zdrówko. Cyk. Cyk. Ale dobre. Ach, takie pyszne. Takie pyszne. Haj, dzień dobry. Haj, dzień dobry. Witamy się z wami. Cześć, bardzo, mamy. Ale to bardzo... Nie dotykaj mnie serdecznie. Mama jest wysmarowana, tak? Samoopalaczem. Teraz w tym świetle tutaj nie będzie widać. Zaraz pójdziemy do ludzkiego światła, naturalnego światła, nie ludzkiego światła. Gdzie się poradzę? No tu, no widzisz? Patrz, jakie mam ciemne. Widzisz? Mama jest brudna. Nie mogę dotykać? No nie możesz dotykać. Wiecie, że od kilku lat magluję ten samoopalacz. Teraz na rynku jest tak dużo nowości i nie wiem, czy kupić coś droższego, tańszego. Jeżeli macie do polecenia jakieś samoopalacze, to dajcie mi znać. Chętnie coś nowego sobie przetestuję. Ten jest z zeszłego roku i gdzie tu jest data ważna? Aha, to trzeba było zużyć w ciągu pół roku. No ale nie zużyłam, to jak mi zostaną jakieś smugi czy coś takiego, to nie dlatego, że ja nieumiejętnie to rozsmarowałam, tylko dlatego, że on już jest po terminie. I jak wyskoczy mi jakaś wysypka, to znaczy, że też może nie trzeba było tego nakładać. Ale co chcę powiedzieć, to on w zeszłym roku już zmienił opakowanie i ja miałam inne, nie pamiętam jakie. Ale on zmienił opakowanie, to jest ten, co w jedną godzinę możemy się umyć. Także ja się teraz wysmarowałam i za godzinę się pójdę umyć. Każdy pretekst do tego, żeby wziąć prysznic w końcu. Jest dobry. Także ten Morris z pianką, ja go nadal uwielbiam, nadal go lubię. Któryś rok z rzędu, tak jak mówię, ze 3 lata już go magluję. I przyszedł ten moment, w którym właśnie zachciało mi się smyrnąć. A, zdrowie jeszcze? Odwróć się, pokaż tą kitkę. Ale kitka! Super! Gdzie nie widzę? Nie widzisz kitki? No tu, patrz. Odwróć głowę. Ale super! No ty nie zobaczysz, jak odwrócisz głowę. Śliczna kitka. No a jaka długa, wiesz? Taką już masz. Taka duża już. Poszukuję miski, no i znalazłam miskę. I myślę, że zrobimy sobie może omlecik. Wbijemy sobie z Laurą ze 3 jaja. A fajne wiejskie, takie duże. Troszkę soli, troszkę pieprzu, a ja mówiłam wczoraj, że trzeba dosypać, no i trzeba dosypać. Rozmieszamy sobie to najpierw. I damy po kawałku żółtej i kawałek zielonej. No co, no drobną kostkę. Mam czerwoną cebulę nawet, ale tylko paprykę daję. Nie daję nic więcej. Co chcesz? Paprykę? Paprykę dużą. Nie wytrzymasz? Nie. No dobra, to jest. To jest. No i paprykę wrzucam zieloną i żółtą, no bo takie mam, do naszych jajuszek. I będziemy mieli szybki omlecik. Dawno nie było, wiecie? Nie rzucaj! Nie rzucać? No. Na patelnię chcę wylać, wiesz? O to mi chodziło. A tak? Zieloną? Nie. To proszę. I jaką taką ziemię? Żółta i zielona, proszę. I mi dasz? I hop! Hop. Zaraz... Nie patrzysz? No możesz patrzeć, zaraz będziemy... Wylałaś. No wylałam jajeczko. Tu jest jeszcze twoja papryka. Proszę. Cudowny omlet, ale powiem wam, że przesadziłam z ilością jajek, bo dwa zupełności wystarczą. A te wiejskie, co teraz mam, są takie giganty, że no trochę przesadziłyśmy, kurczę, blady. Ale to nic, zostawimy to. Tatuś na pewno potem doje. Świeżutkie, świeżuteńkie. A jakie pachnące. 20 zł u nas, napiszcie ile u was.
Ha, trudno. Dobra, do mycia. Ojej, ja uwielbiam truskawki. Truskawki i czereśnie. Kurczę, tylko tyle tych truskawek, może jakieś lody zrobimy, co? Truskawkowe. No to szkoda, kurczę. A my tego całego nie zjemy. Tak człowiek się rzucił jak głupi. Czekajcie, musimy pomyśleć nad jakimiś lodami. Chyba zrobimy... Leci wszystko, jeny. Nie, dobra, mam. Dobra, już mam. Bo wiecie co, ja ostatnio kupowałam ten pojemnik na lody. Czekajcie, gdzie on jest? Ja go gdzieś tu włożyłam. O, ten, nie wiem gdzie ja to kupiłam. Pepco, Vection, coś takiego. I tu jest Monstera na tym, czujecie to? I fajny jest ten pojemnik do tych lodów, bo tu jest taki dzyndzel do wyciągania. O, a nie, jak tego nie ma, przeważnie kiedyś jak robili te pojemniki, to tego nie było i ciężko było to potem, nawet jak jest od góry, coś to wyciągnąć. Także, no to może jutro nagramy jakieś lody truskawkowe. No tak, myślę, że zrobimy lody truskawkowe. Jesteście gotowi? O jeny, no te truskawki. Kurczę, w kamerze wyglądam, jakbym miała taki ładny brąz, a na żywo to jest taka, no, solidna warstwa. Nie wiem, czy widzicie to odcięcie, bo dotąd się smarowałam. Nie, w kamerze to nawet zarąbiście wygląda. A to jest, wiecie, ten sam opalacz, co daje kolor i trzeba potem zmyć, bo o, wygląda się jak Ewa Marchewa i te inne rzeczy. I tak chciałoby się zażartować w kontekście koloru, ale w dzisiejszych czasach po prostu nie można. Co by człowiek nie powiedział, zaraz jest, ludzie doszukują się drugiego dna, o, ty jesteś rasistką, albo... Nie mówię też tylko w kontekście akurat rasizmu i koloru skóry. Ale kiedyś naprawdę było taki luz, bluz i swoboda. A teraz co by nie powiedział i nawet przez przypadek ktoś czasami coś powie i zaraz jest... Obraziła. Rasistka. No, no nie ukrywajmy, że tak jest. Naprawdę jest tak delikatne społeczeństwo się zrobiło, a do wytykania różnych rzeczy to jesteśmy pierwsi. Więc nie zażartuję sobie, bo chciałabym, mam nawet jeden fajny żart, ale po co się narażać? Ale fajne, ej. No w kamerze super, ale na żywo to jest ta warstwa taka do zmycia. No, także przyszedł ten moment, w którym trzeba się smyrnąć. W krajach azjatyckich im bielsze ciało, tym lepsze. Tak, nawet mają te jakieś kremy, które jeszcze bardziej wybielają. Ale ja od dzieciaka zawsze i do chwili obecnej nadal mam to samo. Zawsze lubiłam moje ciało smyrnięte słońcem. Od razu jakoś tak człowiek zdrowiej, lepiej wygląda. No tak, no po prostu, no Ameryka. O, tu chyba teraz mocniej to widać. O, zobaczcie, jak to wygląda. I to zawsze strasznie, na żywo to jeszcze gorzej wygląda. Zaraz pójdę się umyć. Ciekawe, czy coś z tego w ogóle wyjdzie. I zawsze do tego typu... No, teraz widać lepiej. Zawsze do tego typu zadań ubieram ciorne ciuchy. Bazyl już mruczy. Słyszycie? On mruczy jak traktor zawsze, więc pewnie słyszycie. Oho, nie do Laury, ale słyszeliście? Co? No co tu się dzieje w ogóle? Patrzcie, tu się ciasno robi. No, no naprawdę. 160 metrów doma, wszyscy wchodzą na siebie. Oho, cicho. Cześć. Powiedz, co tata dzisiaj ma? No powiedz, co tata dzisiaj ma? Urodziny. I jak mu zaśpiewamy? 100 lat nie żyje. Nam. Nam. 100 lat. Niech żyje nam. I padniesz. Czytałam komentarze pod ostatnim filmem, który był wczoraj. I był jeden komentarz odnośnie tego, że ja wczoraj wam opowiadałam, że... Na samym początku, gdy się poznaliśmy z Dawidem, jak ja tu przyjechałam, to przez pomyłkę zrobiłabym jajecznicę z żonkilem zamiast ze szczypiorem. I był jeden komentarz, gdzie ktoś napisał, że tak się śmiałaś z Dawida, że on nie wie, jak maki wyglądają, ale słuchajcie, on się tu wychował, a ja wtedy byłam dziewczyną z miasta. Przynajmniej teoretycznie. Co? No ptaszki, wiecie ile mam szpaków na czereśni? Któregoś roku to przyleciały na końcówkę i było mało. Samolot leci? No Laura, no wiecie, ona nie wiedziała, że to są szpaki. Nie, Laura tak rano patrzy w okno i tak mówi: mama, ale gołębi. Ale gołębi. Gołębi dużo było. I wiecie jeszcze jakie mieliśmy atrakcje? No jak to na wsi, no zdarza się, że wywalają gnój na pole, nie? No i wczoraj wywalali i słuchajcie, jesteśmy na dworze, a Laura tak: mama, otwórz okno, co tak śmierdzi? Ale już na dworze była.
Na dworze. No, ale masz zimne nogi? W ogóle nie wiem, dlaczego ja cały czas trzymam w ręku jedną skarpetkę. Wszystkiego najlepszego dla taty starego, bo ma dzisiaj urodziny. Nie myślałam. To było dobre. Myślałam. Obserwuję siebie dalej. Czy wszystko jest ze mną w porządku? Ale nie widać tą opaleniznę. Taka jest delikatna, subtelna. Tak porównuję też, jak kamera oddaje i jak oddaje, jak oddaje, jak ja to widzę na żywo. Nawet nie wiem, czy kamera lepiej tego nie oddaje. O, patrzcie, kot kreskowy. Ła! Ła! Jestem na sprzedaż. Samoopalacz mi zdarło, ja pierdzielę, zeżarło mi samoopalacz. No zobaczcie, Beskidu. Zeżarło mi samoopalacz. Patrzcie, jak tak schylę łeb, to tu, gdzie widać tą wnękę, to tutaj też będzie zielono. To znaczy nie z nowych roślin, tylko akurat z tych, które są, ale tam będzie właśnie zmiana aranżu. O, a teraz możecie w tle zobaczyć moje piękne krzesełko, które ostatnio pomalowałam na miętowo, które będzie właśnie docelowo u Laury w pokoju. Zobaczcie, jak to krzesło super wygląda. Mi się bardzo podoba to miętowe krzesło. Także to krzesło będzie u Laury w pokoju. I teraz, jeżeli Damian z kanału Zielone Okno ogląda ten film, to niech dalej nie ogląda. Już wam mówię, dlaczego mam nadzieję, że on wyłączył. Oczywiście nie wyłączył, tylko teraz siedzi. Co wymyśliła? Ta donica trochę nie pasuje, bo już mi się nie chce szukać innej. Mam jeszcze inne doniczki. I tutaj mam przepięknego fikusa Moonshine Shiverina. Dokładnie tak. I mam tutaj dwie sadzonki. Dlatego, że zamówiłam jedną dla siebie, drugą dla Damiana. Zobaczcie, jaki piękny, wybarwiony jest. No, fikus. Pomyślcie, że to jest fikus, nie? Tak jak fikus jest bardzo zróżnicowaną grupą roślin, tak jak mamy fikusa Beniamina, który ma takie małe listki, albo ten fikus Pumila, który ma takie mikroskopijne i tu nagle takie i jeszcze wybarwione, nie? Przepiękne, zobaczcie, jak nie jeden jakiś filodendron taki kolekcjonerski. No i są tutaj dwa pędy, jak widzicie, włożone, dlatego że była promocja na stronie i się pytam Damiana, czy chce, nie? No i on napisał, że bardzo chętnie, bo takiego fikusa nie ma i mu się podoba. Jak to przyjechało, to stwierdziłam, że zamówię mu jeszcze raz. Bo ja sobie wsadziłam dwa w jedną doniczkę, żeby mieć gęściej. Ale szuja, nie? No czasami mam taki charakter wiśni w sobie, no taki... No co ja zrobię, no? Ej, nie, jestem smyrnięta, nie? Widać ładnie takie. Widać, widać. Widać, jeszcze na białym się wybija. Ale to nie jest tak, że on mnie o to poprosił, tylko ja się zapytałam go, zamawiając sobie tego fikusa, czy by przypadkiem takiego nie chciał. No i on powiedział, że bardzo chętnie go przygarnie też, nie? Ale najpierw ja przygarnęłam dwa, także Damian, nie oglądaj tego, jak obejrzałeś, to udawaj, że nic nie wiesz. No ja się potem przyznam, ale to potem, nie? A ty udajesz zdziwionego, że... Oj, dobrze, nic się nie stało, Karolina, poczekam. Poczekasz, nie masz wyjścia. Ten storczyk bardzo mi się podoba. Wzięłam go tutaj do góry. Ja storczyki mam na dole, ale chcę tu chyba jeszcze Z2 może wkomponować, bo ja tutaj ogólnie, no jak widać na pierwszy rzut oka jest zielono, nie? Ale tu jest wariegacja, różne kolory, właśnie ta aglaonema z tym czerwonym. I on tak fajnie w pewnym momencie się nagle wybija. Super to wygląda, bardzo mi się podoba. I tak myślę o jeszcze jakimś innym storczyku, no o takim innym kolorze. Ale w ogóle storczyk, który mi się marzy, nie mogę go dorwać. To znaczy widziałam na Allegro, ale nie ma takiego realistycznego zdjęcia, tylko jest takie nie w 5, nie w 9. Nie chcę ryzykować. To jest storczyk Wanda. Bardzo mi się marzy storczyk Wanda. Już, o Jezu, ze 2 albo ze 3 miesiące choruję na tego storczyka. Co oglądamy? Kaczki gdzie jeszcze? Tylko tak mlu. Kaczki? Jak ma kaczka? To jest gęś. Jak ma? Jak ona ma na imię? Ania. Jaka? Ania to jest nasza sąsiadka. Poczekaj, patrz. Zaraz będzie szła. Szła. O,
Gdzie Martuszku idziesz? Martuszku? Marta? Fajna? Gdzie idzie? No właśnie, gdzie idzie? Ile ich jest? Dwa. Dwa, dobrze. Dwie idą, tak? Dwie. No może super. Będzie jeszcze. Nie, teraz będzie kot. O, słyszysz? Tak robi? Tak piszczy. No, powiedz, pozdrawiamy pana Damiana. Nie, to nie pozdrawiamy. Przykro mi bardzo. Mama szuja, kwiatki sobie wzięła dla siebie. I jeszcze nie pozdrawiamy. Powiedz, pozdrawiamy pana Damiana. Damiana. Powiedz, pozdrawiamy pana Damiana. I Martę. I na Martę. I Martę. Jak oglądaliśmy właśnie odcinek Damiana z kanału Zielone Okno i on raz na jakiś czas wypuszcza takie filmy z pleneru i on ma... Jeszcze wywo- I tam jest Marta po prostu u niego. Musicie to obejrzeć. Tam jest Marta. I Laura też uwielba Martę, tak? Tak. Lubisz Martę? Nie. Nie lubisz Marty? Ja lubię mamę. A lubisz mamę? A buziaczka mama dostanie? Chyba jest szansa na buziaczka! Widzowie? Mam szansę? Ej, no zobaczcie. Patrz, mama jest opalona. Gdzie? No zobacz, jak ładnie. Gdzie się wpaliłaś? Jeszcze mi na paluchach nie znalazło. Nie? Takie... Patrz, ładne? No zobacz. No to co mama się smarowała? Ładne? Gdzie się... No tu zobacz, no opalone, no nie widzisz? Nie ubrudziła się. Patrz, co pachnie ładnie. Co pachnie ładnie? Pachnie pasta. Laura, my się zastanówmy, co chcemy tu lepiej powiedzieć. Binga? Nie, Martę oglądamy. Nie, binga. Na... Moi drodzy, jutro zrobimy sobie i zupę szczawiową i coś jeszcze sobie Mogę zrobimy. Binga. Mama, opalona jestem. Patrzcie, co jesteś? Pokaż, opalona jesteś? Patrzcie, jak ona jest opalona. Opalona jesteś? Ona tak robiłam, to ona też, nie? Opalona jesteś? W ogóle guzik się odpiął nam z tyłu, wiesz? Musimy tu zapiąć w tej bluzeczce. Gdzie? No z tyłu ci się odpiął guziczek. O, co to masz? Laura miała bułkę. Gdzie? No bułka. Ujadłyśmy śniadanie, powiedz. I została ci bułka. Bułka. Powiedz, była i spuła. Ej, no wiem, że ja tak mało korzystnie wyglądam, ale podoba mi się ta... Reklama, mama. Opalenizna. Jeżeli macie ochotę i życzenie, to wysmarujcie się samoopalaczem. A tak serio, jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie nam subskrypcję i kciuka do góry. Powiedz subskrypcję. Nie, subskrypcję. Jak? Gdzie jest kaczka? No gdzie jest kaczka? No poszła Marta. Gdzie? Powiedz subskrypcję. Nie, subskrypcję. Głośno. Subskrypcję. Subskrypcję. A prawie ci wyszło. Powiedz subskrypcję. Subskrypcja. I kciuka do góry. Kciuka do góry. I widzimy się jutro. Się. Jutro. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Jak macie jakieś te samoopalacze do polecenia, to piszcie. Mama, bo... Chętnie się natrę. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We